Dzień dobry. Czasem zdarza się tak, że marzenia się spełniają. Jeżeli pamiętacie mój film o analizie kosmetyków marki Ava, jeżeli nie, to tutaj macie link powyżej. W tym filmie opowiadałam Wam o tych kosmetykach z firmy Ava, które mają składy takie, jakie chciałabym Wam rekomendować. No i wyobraźcie sobie, w tamtym filmie powiedziałam, że bardzo chciałabym przetestować serię Planeta Ziemia. Ona najbardziej mnie zaintrygowała z uwagi na to, że jest serią silnie przeciwstarzeniową, ale także dlatego, że podczas produkcji tej serii miał być minimalizowany negatywny wpływ na środowisko, więc kosmetyki są ekologiczne, w 100% naturalne, składy totalnie mi się podobają. No i jeszcze dodatkowo są to kosmetyki, które mają mieć działanie przeciwstarzeniowe. No i zobaczcie, kto się do mnie odezwał, kto zaproponował prezentację przed Wami tych kosmetyków. Także dzisiejszy film jest przy współpracy z firmą Ava, za co serdecznie dziękuję. I cieszę się bardzo, że mam możliwość opowiedzieć Wam troszeczkę więcej na temat tych kosmetyków. Seria Planeta Ziemia, jak widać, składa się z 4 produktów i mamy tutaj krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy oraz serum. Pierwszy kosmetyk to krem na dzień. Ogólnie, jeżeli chodzi o kosmetyki tej firmy, zamknięte są w szklane słoiczki. W ogóle totalnie, po prostu szata graficzna, przyznaję, że też bardzo przypadła mi do gustu. Jeżeli chodzi o ten krem na dzień, to on ma lekką konsystencję. Lekka, dobrze wchłanialna. Ma to być krem, który daje efekt liftingu i rzeczywiście po nałożeniu jest odczuwalne, że coś tą skórę napina. Dobrze się wchłania, super współgra zarówno z filtrem, jak i z makijażem. Nie zostawia na twarzy żadnej tłustej warstwy. W składzie znajdziemy wyciąg z liści rambutanu i ekstrakt ten jest takim ekstraktem, mogłabym powiedzieć, że przewodnim, ponieważ on jest obecny w kremie na dzień, na noc oraz pod oczy. I ekstrakt ten stabilizuje włókna kolagenowe, przez co produkowany naturalnie w naszej skórze kolagen jest lepszej jakości, a skóra zyskuje na miękkości, jedwabistości i napięciu. Ponadto w składzie kremu na dzień znajdziemy hydrolat z kwiatów pomarańczy, olej makadamia i oliwa z oliwek, a także masło mango, które będą hamować utratę wody z naskórka, skwalan i skwalen oraz ekstrakt z aloesu. W kontekście tej serii bardzo przykuło moją uwagę to, że obecny jest nie tylko skwalan, ale również skwalen. Związki te są często traktowane zamiennie, bo one faktycznie mają mieć na działanie wzmacnianie bariery hydrolipidowej. I skwalen faktycznie jest obecny w barierze hydrolipidowej jako część naszego sebum, więc jest to substancja bardzo kompatybilna z naszą skórą i przez to mega skuteczna. Ale skwalen w kosmetykach jest bardzo delikatny, dlatego dodatek skwalanu jako formy bardzo podobnej ma wzmacniać jego działanie. Nierzadko również mówi się, że skwalan wzmacnia barierę hydrolipidową i tak jak najbardziej on też ma takie działanie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o kwestię takiej kompatybilności z naszą skórą, co może być ważne przykładowo dla osób z dużą tendencją do komedogenności, dla wybitnych alergików, wrażliwców, to, co nasza skóra zna, bo sama produkuje, będzie dla niej bardziej przyjazne. Stąd naprawdę szapoba, że jest obecny skwalen oraz skwalan w kosmetyku. Zastanawiam się mocno, czy nie zrobić dla Was filmu na temat tego, z czego złożona jest bariera hydrolipidowa, troszkę pod kątem takiego składu chemicznego, więc jeżeli taki temat by Was interesował, no to koniecznie dajcie znać. A my tymczasem przejdziemy sobie już do kremu na noc. I krem na noc mogłoby się wydawać, że no jest dość podobny, jeżeli chodzi o kolorystykę chociażby, ale on jest znacząco gęsty. On jest już taki bardziej treściwy, bardziej zbity. On nie jest tłusty, ale zobaczcie sobie, nawet kiedy ja wkładam w niego palec, proszę o wyostrzenie, to zobaczcie proszę, jaki on jest masełkowy. W kwestii zapachowej wszystkie te kosmetyki mają takie naturalne, lekko owocowe, ale jednak bardzo delikatne zapachy. Tutaj widać, ta konsystencja jest już całkowicie inna. Ona jest taka troszkę masełkowa, ale absolutnie nie jest tłusta. W składzie znajdziemy wiodący ekstrakt z liści rambutanu, olej winogronowy, oliwę z oliwek, masło mango, wymiatającą wolne rodniki witaminę E, nawilżający ekstrakt z aloesu, ale już na drugim miejscu w składzie znajdziemy hydrolat z pomarańczy. I na tym hydrolacie chciałabym się dłużej zatrzymać, ponieważ zarówno w tym kosmetyku, jak i w kremie na dzień przewijał się ten hydrolat.
I to jest hydrolat o bardzo szerokim spektrum zastosowania, bo z jednej strony on ma fantastyczne właściwości regulujące pracę grup czołowiowych, więc pomimo tego, że te kosmetyki są bogate pod kątem ilości substancji aktywnych i dość takie mocno nawilżające, też odżywcze, to właśnie dzięki temu, że jest dodatek tego hydrolatu pomarańczowego, to będziemy zapobiegać powstawaniu niedoskonałości oraz regulować pracę grup czołowiowych. Dodatkowo hydrolat pomarańczowy świetnie wzmacnia naczynia krwionośne, więc te z Was, które mają cery naczynkowe, a te z Was, które mają cery naczynkowe i dodatkowo na podtypie tłustym albo trądzik różowaty, to warto, żeby właśnie na ten hydrolat zwracały uwagę. Krem na noc ma być kremem takim bardziej odbudowującym, odżywczym i rzeczywiście ja to obserwuję, niemniej jednak jest na tyle dobrze wchłanialny, że nie obserwuję powstania niedoskonałości przy systematycznym stosowaniu. Przejdźmy więc do kremu pod oczy, który nazywany jest wygładzającym reduktorem zmarszczek. Znajdziemy w jego składzie ekstrakt z liści rambutanu, hydrolat z kwiatów pomarańczy, oliwę z oliwek, olej winogronowy, który zawiera resweratrol i przez to wymiata wolne rodniki, także masło mango, skwalen, ale też beta-sitosterol. I beta-sitosterol jest substancją pochodzenia roślinnego, który ma bardzo dobrze zastępować działanie cholesterolu. Wzmacnia cement międzykomórkowy, sprawiając, że skóra jest bardziej miękka, gładka i lepiej chroni się przed wpływem czynników zewnętrznych. Jeżeli chodzi o ten krem, który ma redukować zmarszczki na okolice oka, no to nie powiem, mocno jestem też sama zaintrygowana i dam Wam znać przy dłuższym stosowaniu, jak się spisuje, czy zmarchy usuną. Konsystencja jest bardzo lekka, także nie obserwuję czopowania ujść grup czołowiowych zlokalizowanych w okolicy oczu, bo warto mieć na uwadze to, że jeżeli jest zbyt treściwa konsystencja kremu pod oczy, może dojść do zaczopowania ujścia grup czołowiowego w okolicy oka i wtedy tworzy się prosak, czyli taka zmiana w kolorze, która niestety nie znika sama z siebie, tylko którą trzeba usunąć u dermatologa, co nie jest zbyt przyjemnym zabiegiem, więc łatwiej jest zapobiegać niż próbować to potem cofać, zwłaszcza że okolica oka jest też bardzo delikatną okolicą i dlatego warto jest wybierać takie konsystencje na okolice oka, które są dobrze wchłanialne. I ostatni kosmetyk tej serii to odżywczy eliksir o treściwej, emolientowej konsystencji, ale jednak dzięki temu, że zawiera roślinny analog silikonu, to bardzo dobrze on się rozprowadza i nawet nie tworzy takiej tłustej warstwy, tylko całkiem dobrze się wchłania. A jeszcze jeżeli nałożymy sobie na to krem ten na noc, to całkowicie wszystko jest wchłanialne i nic nie wyciera się w poduszkę. W składzie eliksiru znajdziemy olej winogronowy, makadamia, skwalan i skwalen, beta-sitosterol, witaminę E, ale także olej z nasion baobabu. I olej z nasion baobabu jest o tyle ciekawym olejem, że on ma bardzo silne, regenerujące właściwości, mocno odżywcze, mocno zmiękczające. Jest dość takim treściwym olejem, ale nie jest to tutaj w tej formulacji tak bardzo wyczuwalne. I olej z nasion baobabu jest polecany nie tylko w kontekście skóry suchej, ale nawet takiej z dermatozami, z problemem atopii, egzemy, łuszczycy, czyli w tych chorobach dermatologicznych, gdzie pojawia się dermatoza, gdzie pojawia się drobnopłatkowe złuszczanie, hiperkeratoza, gdzie wymaga to mocnego zmiękczenia, nawilżenia, ochrony i odbudowy. Cała seria ma na zadanie przede wszystkim mocno skórę nawilżać, odżywiać, odbudowywać. Świetnie sprawdzi się u osób, które mają zaburzoną barierę hydrolipidową, które czują, że potrzebują odbudować swoją skórę, wzmocnić, nawilżyć, zaopiekować. Jednocześnie nie sądzę, żeby to były kosmetyki, które sprawdzą się tylko w kontekście skór dojrzałych, gdzie chcemy wymiatać wolne rodniki i suchych, ale nawet osoby, które mają tendencję do przetłuszczania, bardziej skóry mieszane, a nawet tłuste, jednak które już chcą działać przeciwstarzeniowo, także mogą się z tą serią polubić. Seria jest na tyle zrównoważona, że nie jest jakoś bardzo rozbudowana, ale bardzo przemyślanie zrobiona. Myślę, że tych kilka kosmetyków, krem na dzień, na noc, pod oczy i uzupełnianie pielęgnacji przy pomocy serum, tyle ile potrzebujemy w tygodniu, to jest świetna opcja skłaniająca bardziej do systematyczności niż do ilości. I to jest mega ważne w kontekście działania anti-age, żeby być
systematyczną. Nie chodzi o to, żeby zmieniać kosmetyki co róż inne w każdym tygodniu, w każdym nawet miesiącu, tylko im dłużej stosujemy dany kosmetyk, tym lepsze efekty osiągamy. No i proszę, skuteczne kosmetyki anti-age także mogą być ekologiczne, biodegradowalne, stworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego, więc życzę sobie, żeby więcej było tego typu przemyślanych produkcji na rynku. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję firmie Ava za to, że postanowiła podjąć ze mną współpracę i pod patronatem której powstał właśnie ten dzisiejszy film. Serdecznie dziękuję, a jeżeli Was, moje drogie, interesuje, jak te kosmetyki sprawdzają się przy takim naprawdę długotrwałym stosowaniu, no to koniecznie zostawcie subskrypcję, obserwujcie mnie dłużej, ponieważ po zdenkowaniu w projektach Denko, w aktualizacjach pielęgnacji twarzy będę Wam coś więcej opowiadać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!